Dziś gościem Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie jest Paweł Łowicki. Dzień dobry. Kłaniam się pięknie. Z wykształcenia muzyk? Z wykształcenia jestem plastykiem, ceramikiem. Mm-hmm. Tak można powiedzieć pokrótce. A muzyka jest jakby zupełnie innym aspektem mojego życia, dziedziną, którą pokochałem być może zbyt późno. Miłością szczerą i platoniczną? No, biorąc pod uwagę to, co się działo w momencie, kiedy byłem młodym chłopakiem i to, co się dzieje teraz, to gdzieś ta miłość, ona chyba bardzo głęboko jest zakorzeniona. No i w tym momencie pewnie z muzyką mówimy sobie bardzo często kocham cię. Uprawiasz, no nie wiem, czy można powiedzieć, no gatunek mało popularny w Częstochowie, tak mi się wydaje, no bo nie wiem, czy można to nazwać poezją śpiewaną? Myślę, że nie. Ja już kiedyś tam chyba odpowiadałem na kilka pytań tego typu i doszedłem do wniosku, że boję się, żeby powiedzmy to, co tworzę w sensie literackim, było nazwane poezją. Bardziej jest to tekst do muzyki, ponieważ no, tylko w ten sposób sobie wyobrażam przedstawienie siebie w sposób no, szumnie nazwany artystyczny. Czyli mój tekst i moja muzyka. Wolałbym, żeby traktowano to, co piszę na zasadzie po prostu tekstów do muzyki. Myślę, że czułbym się lepiej w tym momencie. Czy swoimi tekstami starasz się walczyć z systemem, z chamstwem, z otaczającą rzeczywistością? Czy jesteś buntownikiem, czy raczej określiłbyś siebie jako jako takiego łagodnego, miłego, przyjemnego tekściarza? Jak z tymi tekstami jest? Ostatnio chyba jakaś gazeta lokalna pisała o takim lirycznym przedsięwzięciu literackim z mojej strony. Natomiast jeżeli ktoś był na koncercie, usłyszał, bądź interesuje się po prostu tym, co tworzę, to wydaje mi się, że to jest jeden wielki bunt, tylko że niekoniecznie napisany jakby w formie, z całym szacunkiem oczywiście, na przykład punku, prawda, czy heavy metalu. W związku z tym wymyśliłem sobie w pewnym momencie zupełnie jakby inne podłoże do tego, żeby móc tak samo pokazać swój punkt, bo wydaje mi się, że nawet pisanie o miłości w sposób lioiczny wewnątrz również może stanowić pewnego rodzaju bunt przeciw czemuś, a czemu, no to myślę, że chyba każdy odbierze to już indywidualnie. Wszystkich rozmówców, którzy siadają przed tą kamerą, zawsze pytam, zawsze zadaję takie samo pytanie. Zawsze ich pytam, czy w swoim życiu robili coś innego, czy tylko utrzymywali się z muzyki. Ty mówisz, że ta muzyka to pasja, więc zapytam, czy Paweł Łowicki chciałby utrzymywać się tylko i wyłącznie z muzyki? To jest tak, wiesz, no, trudno w tej chwili jest mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie ukrywam, że 35 lat, które mogłem wykorzystać na to, żeby rozwinąć siebie jako muzyka i móc być może z tego się utrzymywać, ktoś powie, zaprzepaściłem. Ja za chwilę mogę odpowiedzieć, że nie przepaściłem, natomiast w tej chwili nie myślę o tym, żeby się z muzyki utrzymywać. Jest to absolutnie realizacja siebie, ale w tym pozytywnym znaczeniu, czyli jakby nie szaleństwo w kierunku gonienia sukcesu, bo myślę, że po prostu jestem za stary na to, żeby ten sukces gdzieś tam złapać. Natomiast nieprawdopodobna historia dzieje się w moim sercu, kiedy jestem w stanie nagle zagrać jeszcze jeden koncert i widzę ludzi, którym się to podoba, więc w tym momencie kompletnie nie myślę o pieniądzach. Tym bardziej, że ja do tej pory kompletnie ich jeszcze nie uzyskałem z tych wszystkich przedsięwzięć. Natomiast zdecydowanie lepszym kwiatkiem dla mojego serca jest po prostu satysfakcja z tego, że ktoś przyjdzie i
chcę go posłuchać. Natomiast nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby się okazało, że ta moja twórczość może stanowić też i aspekt finansowy dla mnie, bo nie ukrywam, że przecież mnóstwo pieniędzy zainwestowałem w to przedsięwzięcie. Ja wyczytałem gdzieś, nie wiem czy to jest prawda, że ciebie namówili do powrotu do muzyki, że nie wiem czy Gaudemater, czy ktoś z Gaudemater, czy no, że to było tak, że ty w pewnym momencie całkowicie zarzuciłeś i jednak z zewnątrz przyszedł sygnał, Głowicki, ty się bierz do roboty, bo szkoda, żebyś się marnował, tak? Tak było? Absolutnie tak i w Gaudemater pracuje mój serdeczny przyjaciel jeszcze z ławy szkolnej, z liceum plastycznego, Robert Sękiewicz. I ja kojarzę go, oprócz jakichś tam spotkań sympatycznych, w których uczestniczyliśmy razem, zawsze przypominam sobie ten motyw rozmowy. Paweł, kiedy wrócisz na scenę? Oczywiście życie płata figle, jak ja to powiadam, życie robi jakby swoją reżyserię. I stała się rzecz taka, że po tych 35 latach Robert Sękiewicz z Gaudemater, spotkając mnie kiedyś we wrześniu 2013 roku, po prostu nakazał z powrotem wejście na scenę. I było to z jego strony tak dobitne nakazanie, że nie śmiałem mu odmówić. W związku z tym chyba miesiąc później już począłem pierwszą próbę na scenie Ośrodka Kultury Gaudemater z Jackiem Stawiarskim, którego serdecznie pozdrawiam, czyli była gitara i było jego fantastyczne piano, no ale jakby sytuacja i życie chciało dokonać czegoś więcej. Jesteśmy tutaj dzisiaj w Domu Kultury w Częstochowie. No ale to nie jest sam, ty nie jesteś sam na scenie, prawda? Już obudowałeś się troszeczkę, jakbyś zdradził, z kim tam występujesz. No, więc droga też była niekoniecznie po górach, ale dawała pewnego rodzaju możliwości. Takim motorem napędzającym i motorem, który mnie napędził, że po prostu trzeba dalej w tym kierunku działać. Oczywiście jest Robert Gliński, gitarzysta. Gitarzysta mój, pierwsze aranżacje, pierwsze wykony to był Jacek Stawiarski i Robert Gliński plus ja. W tej chwili oprócz Roberta Jacek Dzwonowski, skrzypce. Mam nadzieję, że dojedzie dzisiaj, ponieważ nagrywa płytę w Radiu Katowice. To niestety stanowi problem tego typu, czy zdąży na koncert dojechać. Dalej oczywiście piano Wojtek Kulikowski, perkusja Mariusz Migas, gitara basowa Maciej Kędzia. Więc jest nas sześciu. Czuję się bezpiecznie. Tak. Mam obok muzyków, którzy po prostu nie pozwolą mi zrobić jakichś niepotrzebnych ruchów, tak. Wypracowałem sobie to w sensie takim przyjacielskim oczywiście, ale najfajniejsze z tego wszystkiego jest to, że oni bardzo głęboko weszli w ten mój projekt. Ballada rockowa i cały czas wiem, że mam za plecami po prostu przyjaciół, którzy jeżeli ja będę miał chwilę zwątpienia, to z pewnością oni dadzą mi szybciutko po uszach, żeby się odsunąć z tego. Dobrze, już na koniec naszej rozmowy, bo rozmawiamy tuż przed koncertem, jakaś anegdota? Anegdota jest taka. Kazano mi kiedyś zaśpiewać piosenkę, jeszcze jak byłem, jak uczyłem się w liceum plastycznym, zaśpiewać piosenkę patriotyczną, którą wyznaczono mi od góry. Zapytałem się pani profesor, czy na pewno tego chcę.
Tak, Paweł, oczywiście tę piosenkę musisz na Akademii zaśpiewać. Kiedy rozpoczęliśmy Akademię, zaśpiewałem. O mój rozmaienie, rozwijaj się. Szkoła buchnęła śmiechem. Pani powiedziała, Paweł, zacznij jeszcze raz. Kiedy zacząłem tę piosenkę śpiewać, również buchnął śmiechem pan dyrektor i pani od języka rosyjskiego. Okazało się, że moje śpiewanie jest w stanie rozbawić ludzi. I tego będę się trzymał do końca życia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie był Paweł Łowicki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.